protesty, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. Leoner K to kolejna 50 na rynku, która ma przyciągać jak magnes tych, którzy marzą o sportowym motorowerze. No właśnie, zauważyliście, że ostatnio aż naroiło się od 50 przypominających ścigacze i streety? Popyt na takie bryki jest konkretny, wybór trudny. Czy warto wybrać Leone? Leone RK50S to odpowiednie zapotrzebowanie rynku. Chcemy zaoferować klientom motorower o zupełnie nowej stylistyce, o ciekawym kształcie i ponadprzeciętnej jakości wykonania. No właśnie, ponadprzeciętna jakość. Musimy to sprawdzić. Mamy nadzieję, że test, który oglądacie, potwierdzi nasze założenia. No to sprawdzamy. Z odległości kilku kroków nie ma co ukrywać. RK50 wygląda ekstra. To złe spojrzenie, te wloty powietrza, ta owiewka. No trzeba przyznać, postarano się o design. Skorupa wygląda spójnie, a materiały chyba są ponadprzeciętne. To z odległości 2 metrów, a z bliska? Nie jest chyba najgorzej. W sensie nie rozczarowujemy się, jak to bywało w chińskich produktach sprzed paru lat. Na fotce elegancko, a w salonie niemiłe zaskoczenie. Po prostu to udawanie ścigacza jest bardzo skuteczne, nawet z bliskiej perspektywy. A propos szczegółów, popatrzcie na deskę rozdzielczą. Jest wyskalowana do 220 km na godzinę. Super, naprawdę super żart. Śmieliśmy się z tego chyba z pół godziny. To niby taki szczegół, ale przez to wielu może się nabrać. Popatrzmy na inne detale. Naszym zdaniem przeźroczysta owiewka wygląda bardzo dobrze. O wiele lepiej niż czarna czy lekko przyciemniana. Przednie lampy, jak wam wspominaliśmy, dobrze komponują się z całą czachą. Tak, mogą przypominać japońskie motocykle. To celowo. Pewnie też zwróciliście uwagę na koła. Szerokie, masywne, jakby zajumane z jakieś 250-ki. Do tego ogromne tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu oraz jeden z najmocniejszych punktów programu. Wydech. Posłuchajcie. Trzeba też wspomnieć o dzielonej kanapie, która w gruncie rzeczy może nie jest jakaś szalenie komfortowa, ale zapewnia sportową pozycję. Warte docenienia są przełączniki. Takich chyba jeszcze nie spotkaliśmy w produktach z Dalekiego Wschodu. To dobrze, łatwiej ukryć pochodzenie. Dodatkowe plusy za wskaźniki naładowania akumulatora, unikatową obudowę silnika, fajne lusterka, aluminiowe podnóżki i LEDy na tyle. Dobra, koniec o detalach, wsiadamy i jedziemy. Teraz entuzjazm nieco osłabł, 4-osobowa 50 znana z innych motorowerów obecnych na rynku leci po odblokowaniu maksymalnie 70 na godzinę. Rozpędzenie się do takiej prędkości powoduje senność. W wersji z blokadami przyspieszenie jest mniej więcej podobne. Dobra wiadomość jest taka, że Leone RK50 nie wpada w ogromne wibracje po przekroczeniu 7000 obrotów. Często podczas testów innych 50 z leżącym silnikiem kierowcy testowi skuterowo.com narzekali na rezonans, który był szalenie niemiły. Nie wiemy, co tutaj zrobiono, ale jest o wiele lepiej. Z kolei minus za głośność wydechu. Przez to po dłuższej jeździe możemy czuć zmęczenie. Brzmi fajnie, no ale bez przesady. Poza tym podczas jazdy nic nas nie denerwowało. No może za krótkie sprzęgło. Miejmy nadzieję, że to kwestia regulacji i przyzwyczajenia. Kilka kilosów po mieście pozwoliło nam sprawdzić zawieszenie. To ono głównie wpływa na prowadzenie. Może nie jest tak komfortowe jak w maxi skuterach, ale nie jest też najgorsze. Typowe dla 50 z biegami. A propos biegów i skrzyni. Nie mamy żadnych żali do przełożeń i precyzji ich obsługi. Trzeba tylko uważać na lampkę biegu neutralnego. Czasami kłamie. Dlatego na postoju, po zrzuceniu na luz, lepiej powoli puszczać sprzęgło. Z ważnych rzeczy, jakie trzeba było sprawdzić, to też hamulce. Krótko. Mamy tutaj do czynienia z dwiema brzytwami. Generalnie prowadzenie nie jest trudne. Po przyzwyczajeniu się do charakterystycznej pozycji za kierownicą można poczuć się pewnie. Ważne, żeby nie za pewnie. A co podczas jazdy w upale? Czy chłodzenie powietrzem jest wystarczające? W normalnym miejskim użytkowaniu tak. Zapomnijcie jednak o paleniu gumy przy afrykańskich temperaturach. Łatwo przegrzać silnik. No dobrze, ale ile kosztuje Leone RK50? 5, 6, 7 tysiaków. RK50S możecie mieć już za nieco ponad 5000 zł. No to jeszcze nie najgorzej jak za taką jakość i wygląd. I tym sposobem skuterowo.com kończy swój test Leone RK50. Pierwsze spojrzenie ma kluczowe znaczenie. W przypadku kupowania jednośladu jest tak jak z kobietami. Już po chwili wiemy, czy będzie nam pasować i obdarzymy ją uczuciem. Leone RK50 jest jak młoda nastolatka, która rewelacyjnie wygląda i lecą na nią wszyscy rówieśnicy. By ją lepiej poznać, trzeba jednak zdobyć się na odwagę i uwierzyć w swoje możliwości. Ten jeden krok może sprawić, że rozpoczniesz bardzo fajną przygodę, której inni będą tylko zazdrościć. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com